Ostatnie wesele, fragment opowiadania Jarmark w Kisielinie. Zośka, wróciwszy od Kraszewskich, opowiedziała bratu, jak mordowali Nastkę w Horochowie. Znali ją tutaj, bo nieraz bywała na weselach u kuzynów, a czasem i na jarmarku. Nie mów o tym jutro na jarmarku. A ja nie pójdę, boję się. Pójdziesz, pójdziem wszystkie jak zawsze, żeby Ukraińcy nie myśleli, że nas mało. Kupować nie trzeba, ale dziadom chleba zanieść, głodne psy nakarmić. Toż to jest czyn. Wozy turkotali całą noc, rozjeżdżali się po uliczkach, pod las, na plac, a najwięcej za cerkiew. Widać było to ukraińskie wozy i mowa ich, psy chude, konie posprzęgane na konopnych postronkach, nie tak jak u polskich gospodarzy, uprząż rzemienna. W Popówce to tak się świeciło w oknach, jak przed weselem. Głośno było i dziwnie, drzwiami trzaskali, okiennice domykali, jakby pilnując przy jakiejś straży. Marceli nie spał. Chodził od okna do okna i patrzył w kisielińskie ogrody, czy gdzie ogdzie nie widać pożaru. Jakoś stało mu przed oczami takie płomienie, jak na początku wojny palił się hutor za klasztorem. Jakaś tam go ciągnęło i bał się tego miejsca w myślach. Jeszcze nie dniało, a już koguty piały raz po raz jak na jucznie. Przed oknami na wymoszczonych furach bieliły się świtki kobiet i dziewcząt poprzykrywane czynowatym, tkanymi we wzory płachtami. Parobki strzelali z batów, kleli po swojemu, odganiali psy od koni, bo pchali się głodne i podśmiewywali się jak u siebie w świniuchach. Śpiać, pany, ot lasza natura. Po budym, dawaj na kwatyrku. Młodszy świniuch zaczął rozgrzebywać płachty i z koszałki wyciągnął ciemne butelkę choryłki. Podniósł do góry, zaśmiał się i dobywszy z kieszeni czarkę, nalał bratu i krzyknął: pej, Michajło, na smerć lacham. Wypił, otrząsnął resztki za siebie, żeby się wiodło.